Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Skitch, zagramy sobie w Cyberpunka, kontynuujemy naszą przygodę z V i dzisiaj musimy na pewno pójść dalej z fabułką, tylko ja muszę sobie zobaczyć jedną rzecz. W dzienniku mamy misję zadania główne i chyba myślę, że zadania główne będziemy typowo robić. Że na tym się właśnie skupimy, na zadaniach głównych. Czyli teraz musimy wrócić do swojego mieszkania. Dobra, to w takim razie nie przedłużamy, idziemy do swojego mieszkania. Pamiętajcie moi drodzy o zostawieniu łapki w górę i jeżeli ktoś z was jeszcze nie ma, to oczywiście subskrypcji. Ja z tego powodu będę bardzo wam, ale bardzo wdzięczny. Ponieważ do końca roku chcemy zdobyć jednak te 20 tysięcy subskrypcji i tylko dzięki wam mogę to zrobić, także nie krępujcie się. Zostawcie tą łapeczkę i subskrypcję. Wysyłam cię na miarę na nią. A co ona ma dla mnie? Ja mam w ogóle coś mało HP. O, żeby się doładowali. Dobra. Mamy wrócić do swojego mieszkania. W końcu zobaczymy nasze mieszkanie, bo w sumie... O, tu jest jakieś... Boże, mi się język plącze. Tutaj jeszcze jakieś rzeczy leżą dla nas. Myślę, że możemy sobie to ogarnąć. Czy ja mogę to schakować? Odwróć uwagę przeciwników. Co? Jakich przeciwników? To są moi przeciwnicy? Znaczy ja wiem, że mogę ich pewnie tłuc znając życie, ale ja myślałem, że to są, że to nie są moi przeciwnicy. O, coś tu leży zdać jeszcze? Co to jest? Trzeci raz. Mogę to wziąć? Nie, tego chyba nie mogę wziąć. Bóg chyba się pojawił kolejny. Ja ogólnie sporo tych bugów tu jest tak faktycznie. Gierka tak nie do końca jest jeszcze w pełni grywalna moim zdaniem, ale nie, spoko, ogólnie myślę, że jest. Myślę, że jest całkiem spoko. Nowości ba. O, wziąłem sobie to. Połóż się spać. Ale może ja bym nie chciał jeszcze iść spać, co? Ja bym może chciał wziąć prysznic sobie. Gdzie jest łazienka? To jest łazienka? Czemu nie widzimy siebie? A, w sumie to jest, nie ma tego, nie ma ray tracingu. Na ray tracingu byśmy pewnie widzieli siebie. Czy ja mogę wziąć prysznic? Mogę włączyć prysznic, tylko boję się, bo chyba znowu się nie ten. Zobaczmy sobie, bo ostatnio wiem, że była jakaś aktualizacja. I chyba... Chyba teraz już nie ma w ogóle czegoś takiego jak że mogą te wszystkie nagości wyciąć. Tego chyba już teraz nie ma, tak mi się wydaje, wiecie? To jest słaba opcja, powiem wam szczerze, i to mnie lekko wkurzyło, powiem wam tutaj naprawdę. Tlen, paski zdrowia, bossów, rozmycie... Dobra, spróbujmy, zróbmy ten prysznic. Zobaczymy, co się będzie działo. Będzie coś dziwnego, czy nie będzie niczego dziwnego? A, już mogę wyłączyć w sensie. No to wyłącz prysznicy. Myślałem, że jakiś dłuższy prysznic będziemy brali. A to taki szybciutki prysznic był, ale spoko. Umyliśmy się. A tu co jest w ogóle? Otwórz. Sprawdź schowek opcjonalnie. A to jest mój schowek, tak? Schowek to bezpieczny pojemnik na ekwipunek dostępny w kryjówkach i twoich pojazdach. Nawet jeżeli skorzystasz z niego w mieszkaniu, do pozostawionych w schowku przedmiotów masz dostęp z innych miejsc, na przykład z bagażnika. Spoko. I tu możemy co użyć ogólnie? Co tu mogę zrobić w ogóle? Otwórz schowek. To są... A, tu mogę sobie brońki pewnie pochować. Dobra, tak, na wyposażeniu mamy naszą tą broń, ten główny pistolet, tak? Ale mamy jakiś może lepszy. Zobaczmy sobie, 46 obrażeń. 50, 48, 48. Czyli nic nie zadaje większych obrażeń od naszego tego Unity? Kurde, ja myślałem, że coś jednak będzie ten. Że coś będzie znacznie mocniejszego od tego, a tu widzę, że kurde, raczej lipa. No zostawmy sobie to wszystko. Co tu mamy na drugiej zakładce? Mogę sobie przełączyć? Nie, nie mogę, tak, okej. Mam jakieś kapelusze, pancerz. Pancerz kapelusz daje? A mogę tego użyć jakoś? Usunięty? A, tu się pojawił, dobra, bo ja już zwątpiłem. Granat odłamkowy. Nie no, weź... Nie, tego nie bierzemy. Bo to jest mój ekwipunek, to jest magazyn, dobra. To ja bym teraz chciał użyć tego w takim razie. Przenieś. Zamknij. Jak się tego używa? Czemu nie mogę tego użyć na wyposażeniu? Czekajcie, bo coś mi tutaj nie gra. Zróbmy to jeszcze raz w takim razie, na spokojnie. Ja bym chciał... Aha, bo ja może to muszę tutaj sobie ogarnąć jeszcze. Tu jest ekwipunek jeszcze, patrzcie. Czapka, głowa w sensie. A, i tutaj mogę założyć sobie czapeczkę, patrzcie. Ło, kurde! A co się w ogóle z włosami, coś się stało dziwnego, widzieliście? Że takie się włosy podpięły dziwnie. To ubierzmy ją w sumie, bo to daje jakiś dodatkowy pancerz, zawsze pancerz się przyda w sumie, nie?
skoro mamy możliwość, to możemy sobie tego użyć. I mamy kilka widzę bluzeczek, które możemy użyć. 6, 3, 9 pancerza. O, to weźmy sobie to może. Czy to jest teraz na wyposażeniu? Tak, teraz na wyposażeniu to jest, bo żeśmy ją ubrali w ten sposób. Jakieś spodnie mamy też, jakieś inne jeszcze? Mamy spodnie. 5, 9 pancerza. Kurde, jakie złote spodnie teraz mamy. Hehe, fajnie. Ej, podoba mi się to, naprawdę. Fajnie, że mamy taką możliwość właśnie zmiany tego, tych rzeczy. 5, 9 pancerz też. Czyli tutaj też, też widzę, że robi nam robotę właśnie ten. Robi nam robotę... zmiana ekwipunku naszego. Bardzo fajnie. A czym są specjalne zestawy ubrań? A tu nie mamy nic ogólnie. Szkoda. Tu jest nasza mapa. Mamy jeden punkt atrybutu. A, wysportowanie, demolka, walka uliczna. Mamy krótką broń, białą broń i karabiny. Zdolności techniczne, wytwarzanie i inżynieria. Co mamy pod wytwarzaniem ogólnie? Zwiększa pancerz o 5% na każdy poziom. Ale ja bym chyba chciał jednak w karabiny pójść, powiem wam szczerze. Tutaj chyba chciałbym iść w karabiny. O kurde, przyspiesza celowanie. Zwiększa obrażenia podczas strzelania z karabinu o 3%. Ja bym chyba wziął sobie zwiększone obrażenia z karabinu. Chyba tak byśmy zrobili. Mam teraz 0 punktów. Ok, czyli wydaliśmy wszystkie punkty. I mamy jeszcze 2 punkty reputacji, tylko nie wiem, do czego reputację mogę użyć. Gdybyście wiedzieli w komentarzu, napiszcie mi oczywiście. Do czego mogę użyć... dobra, i teraz tak, ja bym chciał tego użyć jeszcze raz sobie. O, mogę sobie otworzyć, dobra. Ja bym chciał teraz pochować sobie tą resztę, nie? Bo po co mamy teraz ze sobą to nosić, skoro tego nie używamy? To chciałbym oddać. Po co mamy sobie miejsce zajmować? Te buciki też zostawimy, konwersy. Czy to mi coś w ogóle daje? Schemat do wytwarzania. Maddox MK1. A, czy to jest mój ten? To jest mój... ten. Do leczenia. Powoduje efekt nawodnienia. Okej, okay, spoko. Mam jakieś granaty, widzę tutaj nawet. Trzeba będzie trochę pokombinować. A to myślę, że ja będę sobie między odcinkami robił to wszystko. Sortowanie domyślne. Nazwa. Po nazwach niech sortuje w takim razie. O, w ten sposób po nazwach. Dobra. To co? Myślę, że robimy tak, że idziemy spać teraz w takim razie, nie? Skoro nie mam tutaj za bardzo nic innego do możliwości. A co to jest? Użyj. Sieć wiadomości mam jakieś 3. Wielka loteria. Kup 2 losy, trzeci otrzymasz gratis. Pfff, nie daj się oszukać. Napływają do nas informacje o mailach z reklamami nanożelu na powiększenie penisa. Co? Twój komputer został zaatakowany przez 3 demony. Nasz system wykrył 2 próby odzyskania twoich danych. Co tu się dzieje w ogóle? Spam dostałem jakiś na telefon. Okej, okay, no to idziemy dalej. W ogóle, aha, wracając do tematu. Widziałem, że pisaliście o tym, żeby jednak było z kamerką, więc kamerka będzie dzisiaj oczywiście. Ciepła kawka. Znaczy się cappuccino oczywiście, nie? Ja kawę nie pijam, kurde. Donator, weź się ogarnij, połóż się jakoś lepiej. Shop Donator dzisiaj jest niemożliwie po prostu... O, idealnie teraz się zatrzymałeś, stary. Dobra. Dobra. I co, wstaliśmy? O, Jackie West dzwoni. Co tam, Jacek? Przeszkadzam? Wyspałaś się? Mam jakąś awarię systemu. Chyba oberwałam jakimś neurowirusem na ostatniej robocie. Pewnie wtedy, kiedy podpiłam się pod biomonitor klientki. Głowa mi pęka. Muszę jechać do Reapera, niech to sprawdzi. O kurde. Pojedziemy razem. Mam wirusa w sensie. Twoją furę. Czekam na dole. O, spoko. Czy co, mam teraz spotkać się z Jackiem? No to idziemy. O, teraz tu są drzwi otwarte, wcześniej były zamknięte z tego co widziałem. Regina dzwoni jakaś. Hej, dziękuję, dadu. Cześć, V. Regina Jones z tej strony. Siema, Reggie. Jeżeli będziesz szukać roboty w Watson, dzwoń do mnie. Skąd wiedziałaś, jak mnie znaleźć? Jak się nazywam? Jestem dobra w zbieraniu informacji. Najlepsza wersja chyba. Że je kolekcjonuję. Do zobaczenia. Spoko. Jeszcze jedno, jeśli chciałabyś spotkać się z twarzą w twarz, a wpadli do mnie, pewnie trochę razem popracujemy, więc warto się bliżej poznać. Przesłać na miarę do mojego biura. No okej, okay. Dostaliśmy SMS-a. Fajna opcja. Co się dzieje? Sprawiłem sobie bota do sparingu. Właśnie
właśnie spuścił mi łomot. Spuścił mi łomot, co? Chętnie bym zobaczył, jak sobie poradzi z tobą. To jak? Mogę powalczyć? O kurde, dawaj! Ja chcę powalczyć. Miękko na nogach. Głowa cały czas w ruchu. Dobra, dawaj. Dawaj, jedziemy z nim. Masz talent, dziewczyno. I on mu spuścił w pierdziel, proszę. Cóż, koniec? Na tym można zrobić grube baksy. Aha, że mogę ten. Że mogę... Nie, czekajcie, bo ja muszę tą misję zmienić teraz sobie w takim razie. Bo się kurde rozkojarzyłem się. Mieliśmy robić główną misję, moi drodzy. To było nasze zadanie, ten, misja główna mieliśmy robić. O, dobra, idziemy. O, tu winda jest. Ale to fajnie, że możemy powalczyć sobie. W ogóle słyszałem, że ten... chyba do wejścia mam teraz jechać. Słyszałem, że ta gra pozwala na praktycznie 65 godzin gry, mniej więcej. Ale niektórzy na przykład grają ponad 100 godzin, nie? Więc myślę, że to jest co robić. Także prawdopodobnie na odcinkach będziemy właśnie robić główne misje, a na live'ach prawdopodobnie będziemy robić misje poboczne, tylko misje poboczne. I to jest chyba spoko opcja, tak mi się wydaje. Że właśnie tak będziemy robić, że na live'ach misje poboczne, a na odcinkach misje główne będziemy cisnąć, będziemy rozwijać postać sobie, nie? To jest spoko opcja. Także jeżeli chcecie zobaczyć live oczywiście, to koniecznie wpadajcie, zostawcie subka i pamiętajcie o dzwoneczku, moi drodzy. Dzwoneczek jest bardzo ważny. Bo dzwoneczek wam daje to, że możecie sobie dostać powiadomienie. Wszystko jest w raporcie. Wszystko jest w raporcie. A to policja jest. Oj, co zrobiłem? Fikserzy udzielą ci informacje o lokalnych kontraktach. Kontrakty fikserzy dadzą ci znać, kiedy zbliżysz się do miejsca wykonywania kontraktu. Kroniki kryminalne. Aha, takie coś. Tu znowu policja, patrzcie. Znowu tu jest policja. O, Jackie jest. Jacek, siema. Siema, Jacku. Nie śpieszyłaś się, co, Chico? A czemu miałem się spieszyć? Tyle tu siedzę, że zgłodniałem od tego czekania. Szalej. Skończę jeść. Dobra. I możemy lecieć do Rika. A co jesz dobrego? O, co tam jesz? Spoko. Serio? Nie wiedziałam, że lubisz azjatyckie. Też bym zjadł coś. Dlaczego? Czego tu nie lubić? Pewnie, że tak. Makaron jest, mięso jest. A jakby dodać trochę papryki do tego ich sosu, to byłoby prawie jak u mamy Wells. Prawie. Dobra, usiądź, mówię, że masz dla mnie niespodziankę. Dobrze kojarzę? Mówiłeś wczoraj, że masz dla mnie jakąś niespodziankę. Tylko jaką? Pewnie, że ma. I to grubo. Załatwiłem nam kolejną robotę. Coś znacznie lepszego niż ostatnio. A będą z tego pieniądze jakieś? Poczekaj, bo bez pieniędzy myślę, że to, wiecie, tak trochę słabo, nie? Bez pieniążków. No to teraz uważaj. Dexter Deshawn. Pierwsza Liga Night City. Kto to był Dexter Deshawn? 150 kg fixera, co? Słabo? Co mam z nim zrobić? Jak to załatwiłeś? Mówisz poważnie? Jak udało ci się to ugrać? Goście tacy jak Dex nie pracują z takimi typami jak my. T-Bug go zna. Od słowa do słowa umówiła mi z nim rozmowę. A to T-Bug nie jest wirtualnym jakimś tam robotem? To był mu... Wiesz jak to jest. Nie znam nikogo, kto od razu by mnie nie polubił. Tak. Jasne, Jackie. Jasne, Jackie Chan. Punk, Dex nie wypadł z gry? Co to jest Punk? Coś też po prostu jakiś ten, jakieś pytanko. Wydawało mi się, że Dex wypadł z gry parę lat temu. Że to było pytanie mojej klasy, że tak powiem, punkiem. Gruba punków. Pamiętam. To było 2 lata temu, wojna gangów. On rzeczywiście był w to zamieszany. Sporo ludzi poszło wtedy do piachu. Dexowi udało się jakoś uchować. Na dłuższy czas musiał zniknąć z radaru, bo na mieście mieli do niego pretensje. Ale teraz wraca? Ale teraz wraca. Spoko. Nie podoba mi się to. To nasza szansa. Chyba to nasza szansa jednak. Jackie, to nasza szansa. Dex na pewno będzie teraz potrzebował przyjaciół. Otóż to, Chica. No i pięknie. I to w ogóle ma złoto na sobie. Chyba, co to za robota? Dawaj. Co to za zlecenie? Co ja mam tam zrobić ogólnie?
Dowiesz się, ale nie ode mnie. Dex chce z tobą pogadać osobiście. Będziesz nas reprezentować. O kurde. Staraj się. Jak to ja? Ja mam iść? Dlaczego nie ty? Albo T-Bug? T-Bug z Dexterem znają się od dawna. Mnie też już widział. Mówi, że musi sprawdzić jeszcze ciebie. Lewitująca pałeczka. To jego metoda. Osobiste podejście do każdego, z kim pracuje, rozumiesz? Mówi, że jest staromodny. Czy mi się wydaje, czy on nawet rusza ustami w jakby polskim takim, wiecie, takim tym rytmie mowy polskiej? Jest to ścisła czołówka fikserów. Nie zrozum mnie źle, nie mam nic... Dobrze widzę, nie? Zobaczcie. Ale Dex to inna liga. Wiesz, o co mi chodzi? Wiem jak to jest z fikserami, wytłumacz mi. Nie do końca rozumiem. No wiesz, pojawiasz się na czyimś terenie. Fixer trochę pomacha fujarą, że to on tu załatwia robotę, ale wszystko na miło, bo to przecież interesy. Ale tak naprawdę to jesteś dla niego tylko wpisem w system. Kimś, kto ma wykonać robotę dla zleceniodawcy, żeby Fixer dostał procent. Niby się lubimy, ale wiesz... Interesy. Dobra, skończyłem. Okej, okay, to chodźmy. O, pięknie. Zdążyłem wczoraj podrzucić ją mojemu ziomkowi do wyklepania tej akcji z gosiarzami. Dzięki, Jackie. Doceniam. Możesz wezwać aktywny pojazd na tym. To wezmę miał aktywny pojazd. Akcja zablokowana. Wygląda jak nówka. I tak samo jeździ. To sobie teraz zamówiłem pojazd. Przekonamy się. Przekonamy się. To co? Jedziemy? Oczywiście, że tak. Jasna sprawa. Chodźmy do mojego auta. Gdzie jest moje auto? Gdzieś tutaj. A tu jest moja furka. Usiądź za kierownicą. O, będę prowadził. Tu się fajnie całkiem prowadzi, powiem wam szczerze. Do Reapera, nie? Jedź po. Tylko ja chcę ten, ja chcę, o, właśnie. Dopiero zjadłem. Gdzieś powoli dopiero zjadłem. Ej, no fajną mam tą furkę. Mi się podoba. Tak miałem jechać do Wiktora. Mam randkę z Misty. Co ty nie powiesz? Dobra. Oj! Wiesz, czuję, że się przy niej rozwijam. Delikatnie sobie ten zarysowałem autko. W lewo wejdziemy. I już na miejscu jesteśmy? O kurde, myślałem, że gdzieś dalej musimy pojechać. No to jesteśmy, chodźmy do środka. Jak już załatwisz swoje sprawy z tutaj. Wiktorem, to wpadnij tam. Dobrze. Przejdę do ciebie na pewno. Teraz lecimy. Co? A ktoś wyzywa strasznie. Dzień dobry. Siema. Kim ty jesteś? Wiktor już na ciebie czeka. Misty. Jak ta w Pokémonach? A gdzie jest Wiktor? A tu jest przejście, dobra. Czemu on tam ma nad sobą ten... Poczekam tu. Mamy z Misty do pogadania. Bo tu jest jakiś wykrzyknik, zobaczcie. Nie tylko. Ten ziomek ma jakiś wykrzyknik na sobą, patrzcie. Naprawdę. Prorok Gary. Nie, ja do proroka na razie nie chcę iść, tam jest ten. Spotkaj się z Reaper Dokiem. Dojdziemy do niego. Open the door. Teraz gdzie? Czy to dziecko ma broń? No pewnie. Co celuje do mnie? Kurde, to dziecko miało broń, widzieliście? Montaż wszczepów to niebezpieczna i inwazyjna procedura. Możesz. Którą przeprowadzić może wyłącznie wykwalifikowany specjalista. Reaper Dog. Night City działa kilka klinik oferujących. Okej. Okay. Czyli możemy coś sobie powszczepiać. Cześć, Wiktor. To ja. Siema. Dobrze cię widzieć. Cześć, ciebie też. Ale zanim spytam, co tam u ciebie, powiedz, co się stało. Co rozwaliłaś? Na ostatniej robocie musiałam wpiąć się do sprzęgu razem z klientką. Chyba czymś oberwałam. Bezsenność? Migrena, mdłości, światłowstręt? Pól głowy. Pełen komplet. A wszystko mamy. Spokojnie, zaraz się tym zajmiemy. No i pięknie. To teraz opowiadaj, co tam u ciebie. A spoko, jakoś się bujam. Mam robotę od nowego fixera. Nazywa się Dexter Deshawn. Środowisko Afterlife, no muszę powiedzieć, że pniesz się w górę, dzieciak. Pniesz się w górę. Słyszę tam jakieś. Przecież dopiero wróciliśmy do miasta podobno, nie? A już się pniemy w górę. Uważaj na niego, co? Słyszałem o Dexie parę rzeczy i to nie jest miły facet.
Nie wiem, potrzebuję nowych szczepów. Przychodzę po nowe zabawki. Pełen konkret. Chcę podrasować optykę i wstawić grip do broni. Czyżby? No, czas najwyższy. W końcu wchodzę do pierwszej ligi. Skoro robotę zleca mi Dexter DeShawn, to muszę o siebie zadbać. Dexter DeShawn? To nie byle kto. Ale zaliczki na nowe zabawki to ci nie dał, co? Co? Mam kasę? Nie, nie mam kasy chyba. Spłacę po robocie. Wiktor, oddam ci po robocie, serio. Zawsze ci oddaję, nie? No dobra. Ostatni, raz. Na krechę bierzemy, na kredyt. Co masz dla mnie? Co żeś sobie zrobił? Zapraszam na fotel. Dentystycznie trochę się boję, powiem wam szczerze. Ale siądźmy. Awaria systemu. Co mi polecasz, kolego? Kiroshi? Optyka Kiroshi. Najlepsze, co mam. W sam raz na tę okazję. Kiroshi? Gdzie on to wkłada? Dlaczego? Podpinaj się. Kiroshi to naprawdę dobry sprzęt. Wiktor, Kiroshi to najwyższa półka. Brzmiało tak, jakbyś mogła tego potrzebować. No chciałaś najwyższą. Powiedziałam, że oddam ci kasę, ale... Ale wiesz... To ile to kosztuje w końcu? Dogadamy się. A wolę, żebyś wróciła z tej roboty żywa. Inaczej jak oddasz mi pieniądze? Dobra, no to podpinamy się, nie? Interfejs. Dobra, wpinamy się. Wybieraj, a ja w tym czasie sprawdzę, w jakiej jesteś. To sobie wybieraj. Co mam sobie powybierać? Wszczepy to biomechaniczne zamienniki różnych części ciała. Dzięki rozmaitym implementacjom możesz uzyskać nadludzkie zdolności, które pomogą ci w walce i przetrwaniu. Instalowanie wszczepów to inwazyjny proces, dlatego może być bezpiecznie wykonywane wyłącznie przez specjalistów nazywanych Reaper Dogami. Okej. Dzień dobry. Tu możemy sporo tych wszczepów mieć, widzę. Dobra, czyli to możemy sobie oko zamontować, tak? Optyka Kiroshi. System Kiroshi to niezwykle ceniony i popularny zestaw elektroniczno-neurologicznych ulepszeń optyki użytkownika, wspomaganej algorytmami skanowania otoczenia. No i pięknie. Zdobyte wszczepy będzie można zainstalować lub sprzedać u dowolnego Reaper Doka. W sensie sprzedać będę mógł też od razu? Ręce. A, bo te gripy chcieliśmy jeszcze mieć. Koprocesor balistyczny. Okej. Okay. Chyba nic więcej nie mamy, co? Ej, mamy coś. Co to jest? Czy ja mogę to... Czekaj, bo ja to mogę teraz kupić, a to mam na stanie u siebie. Kora czołowa. 1000. Inteligencja na poziomie 7. A, to są ten. Okej, okay, dobra, czaję. Czyli musimy podnosić sobie pewne umiejętności, żeby móc używać tych układów, że tak powiem, tych wszystkich rzeczy. Co to jest? Tylko czy ja mogę to kupić, a to mam na stanie, przyszedłem przy sobie. A, czy mogę to kupić, okej, okay. Czy to nie jest moja rzecz. Bo tu jest towar sprzedawcy, twoje przedmioty, okej, okay, dobra. Czyli ja to mogę kupić od niego sobie, ale na razie chyba nie chcemy tego kupować. A co ma do sprzedania? Ciśnik, gdy znajdujesz się w powietrzu, aby wykonać podwójny skok. O kurde! 45 tysięcy tych monetek. To dużo, nie? To co, chyba mamy tylko to na razie, tego... optykę i tą rękę. No dobra, a co możemy ze szkieletem zrobić sobie? Możemy jakoś go wzmocnić? Zwiększa maksymalny udźwig o 20%. No to też jest spoko opcja chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak jak mówiłem, MK1. Skaner wyświetla dane na rogówce. A oprócz tego ma system zakłócania zewnętrznych soczewek. Krótko mówiąc, jeżeli złapie cię kamera, twoja twarz będzie zamazana. Fajnie. Niezależnie od tego pamiętaj, że twoja sylwetka wciąż może być rozpoznawalna. Ja myślę, że dożyjemy takich czasów jeszcze, że tak będzie można robić naprawdę. Dobre. Kompatybilne z Kiroshi. Że tak będzie można faktycznie robić, że będziemy mogli sobie iść do jakiegoś tego, do jakiegoś właśnie lekarza. Bo ja bym chciał mieć, kurde, podłączenie do asystenta Google'a w mózgu. Włóż tu swoją pierwszoligową rękę. Pierwszoligowa ręka. Powiedz co u ciebie. A u ciebie co słychać? Co? Jak zagaiła. Wiesz mi, w sumie to co zawsze. I bardzo mi to odpowiada. Dawaj rękę. Żyłem kiedyś w świecie, gdzie liczy się kto, z kim i dlaczego. Byłem tam parę lat. I co się stało? I już tam nie bywam. Chyba nie zostanę legendą tego miasta.
To co? Wkładamy rękę. Prawa rączka. Dzięki. Teraz zaaplikuję ci znieczulenie i mogę ciąć. Takerem? Znieczulenie? Czujesz coś? Gadasz trochę jak dentysta. Jak dentysta. Oni też zawsze mówią, co robią. Uważaj. Jestem stary, ręka może mi się omsknąć. Hehe. Teraz mi aplikuje to do głowy? To ślepniesz, bez obaw. O kurde. O Jezu. W oku mi gmerał skubany. Czy jestem co? Jestem takim zupełnie jakby robotem? Bo tego nie było. Ja myślałem, że jestem człowiekiem zwykłym, który może sobie takie rzeczy zainstalować. A to ja kurde mam chyba komputer w mózgu już. Tak mi się wydaje przynajmniej. A teraz test. Podpinam cię. Podpinam cię. O, jestem! Konfiguruję system. Możesz doświadczyć drobnych zakłóceń, przeskoków obrazu, rozmycia w polu widzenia, mroczków i takich tam. Ale ogólnie będzie chyba dobrze. Wcisnął mi to już. Jak ci się to widzi? Wszystko gra? To jest tip-top, bywało lepiej. Trochę rozmazany obraz. O, już nie, już się wyostrzył. To jest tip-top. Jest świetnie. No, to pięknie. Pora na skaner. Skanowanie postaci niezależnej. Skanowanie postaci niezależnych za pomocą szczepów optycznych dostarcza ci wielu przydatnych informacji o tym, jak silny jest przeciwnik, gdy jego oddział i broń, z której korzysta. Jako wykwalifikowany neurotrener zobaczysz listę haków, które możesz wykorzystywać przeciwko danemu wrogowi. No i bardzo fajnie. Użyj skanera. Co mogę na tobie zrobić, Wiktor? Mózg musi się przyzwyczaić. Za pierwszym razem może ci się nie udać. Potem skaner będzie odczytywał twoje intencje. O! Otwarty dostęp do bazy. Wgrałem ci też lewy dostęp do kartotek NCPD. Jak spotkasz złych chłopców, to będziesz wiedzieć, co nabroili. Spoko. Mam dostęp do bazy. Baza danych osób, za których odznaczenie wystawiono nagrodę. Albo faktycznie możemy być tym, możemy być headhunterem. Skanowanie postaci pozwoli zidentyfikować tożsamość tych osób, ponieważ są oni poszukiwani żywi lub martwi. Tylko od ciebie zależy, jak sobie z nimi poradzić, żeby odebrać nagrodę. To też jest spoko opcja na jakiś live'a, nie? Żeby sobie polować na ludzi. Wyciągnij broń. O kurde, jakie mam ten. Powinieneś widzieć licznik pocisków i nowy celownik. Poważnie? Wyjmij broń. Wyciągnij broń. Ej, no wyciągnij tą broń. Dobra, to co z wirusem jeszcze? Bo miałeś mi tego wirusa usunąć jeszcze przy okazji. Jeszcze ten wirus z poprzedniej akcji. Sprawdzisz to? Już to zrobiłem. Kiedy zakładaliśmy wszczep, zrobiliśmy małe czyszczenie. Sformatował mnie. Nie ma śladu po wirusie. To co, dziękuję bardzo. Wiktor, to jest naprawdę coś. Nie wiem, co powiedzieć. Tylko oby mi nie ukradli tego oka. Powiedz, że będziesz brała te stymulanty. Dwie dawki teraz, kolejne dwie za godzinę. To wszystko? Stymulanty? Co to robi? Ogólnie rzecz biorąc, podkręca neuroprzekaźniki i usuwa część efektów ubocznych adaptacji wszczepu. Okej. Okay. A to inhalator jest. Ja to spoko. Tylko ciekawe, czy ja muszę o tym pamiętać może. Żeby mi tego właśnie tego neuroszczepu nie ten. Idź. Pokaż im, na co cię stać. Otrzymam nowy przedmiot. To zajrzyj czasem do starych znajomych. Porozmawiaj z Wiktorem jeszcze. Kto wygrywa? Hernandez. Kiedyś ten idiota Malone już dawno leżałby na deskach. Co tam robisz tutaj czasu? Czy się cika? Dex na ciebie czeka. Zamknij. Dobra. Ale teraz wszyscy mają tak wyścielone opony mózgowe, że redukują 3/4 impetu ciosu. Brakuje ci tego? No to jest Wiktor, nie? Przecież. Tęsknisz za tym, co? Czyli z nim musimy pogadać. Tylko czekajcie, to jest ten, to jest ogólnie nasz, to jest nasza misja główna? Tak, to jest nasza misja główna, czyli musimy w ten sposób rozmawiać z Wiktorem jeszcze. Okej, dobra, to rozmawiamy sobie. Chcę spłacić mój dług 27 tysięcy! No nie stać mnie! W ogóle idą interesy. Nie najgorzej. Korposi już się nauczyli, żeby tu nie przychodzić. Ale za to Arasaka znów rekrutuje wolnych strzelców, a oni zawsze chcą mieć najnowsze wszczepy. Dobrze, że Misty ci pomaga. Że znosi twoje marudzenie. Wynajęcie i miejsca na sklepik było najlepszą decyzją, jaką podjąłem w życiu.
Jesteś jednym z niewielu ludzi naprawdę zadowolonych z życia w Night City. W pewnym wieku człowiek wyzbywa się złudzeń i życie staje się łatwiejsze. Dobra, chcę spłacić dług. No ale nie mam kasy, czyli co? Koniec, że tak powiem, rozmowy z nim, tak? Jak w ogóle idą interesy? Nie najgorzej. To wychodzimy chyba stąd, nie? Korposi już się nauczyli, żeby tu nie przychodzić. Ale za to krasa. No bo teraz co? Teraz ja muszę chyba zrobić kasę dopiero, tak mi się wydaje. Bo innej misji za bardzo teraz nie mam, dziennik. Zadania główne. Jeśli potrzebujesz chromu, nie ma lepszego człowieka niż Wiktor. No dobra, może jest, ale na pewno nie będzie cię na niego stać. No Wiktor też, na Wiktora też nie zawsze może, nie zawsze cię stać, ale akurat ma do ciebie słabość. Mówi, że masz dobre serce. No dobra, ale pogadaliśmy sobie z nimi, teraz co? I tak nie mam hajsu, żeby to... Teraz muszę hajs zrobić chyba, tak? W takim razie teraz muszę chyba spotkać się z ziomkiem. Dobra, Jackie Wells. Gdzie ty jesteś, Jackie? Połączenie. Nie odbiera. Dobra, to w takim razie zobaczmy... oddam cię, Boże, śledź zadanie, spać długi zaciągnięty Wiktora. Czyli musimy jeszcze o czymś pogadać z nim, tak? W takim razie. To zadanie, musimy do niego wrócić chyba jeszcze. Musimy chyba do niego jeszcze wrócić, tak mi się wydaje. Sorki się w ogóle tak plączy teraz ogólnie troszeczkę. Co mnie tak walnęło? Sorki, że tak się plączę, ale wiecie, nie za bardzo jeszcze ogarniam co i jak. W końcu się nauczymy. Cześć, Wiktor. Czy ja mogę tu jeszcze usiąść albo coś mam do zrobienia? Nie no, nie spłacę długu, bo nie mam kasy na to. Coś tu w ogóle jest jeszcze ciekawego? Jakaś szafka na końcu jest. Otrzymam nowy przedmiot. Nie, no to w takim razie muszę chyba stąd wyjść. Bo to jest Wiktor, ale nie mogę za bardzo z nim teraz pogadać. I teraz musiałbym chyba do Jackiego się udać. Czekajcie, zobaczymy jaką teraz misję mamy. Odbierz broń od Wilsona, porozmawiaj z trenerem. Poczekaj na otwarcie blokady. Od neurotrenerki ujawnienie interfejsów. Zakończono. Tylko ciekawe teraz, czy ten. Ciekawe, czy to jest teraz błąd gry, że ja nie mogę tego nic zrobić tutaj nic, czy o co chodzi, nie? Mam nadzieję, że to nie jest błąd gry, naprawdę. Mam wielką nadzieję. No bo to wychodzimy, pogadamy z tym ziomkiem, który tam teraz stoi na zewnątrz, nie? Tam jakiś ziomek stoi i widzę, że ma wykrzyki nad głową, więc może on nam coś powie więcej. Bo nie wiem, gdzie jest, nie wiem, gdzie teraz się podział. Naprawdę myślicie, że ci, którzy... Gdzie jest Jackie teraz? Nie wiem, gdzie jest Jacek. Jacek, gdzie ty jesteś w ogóle teraz? Bo z Wiktorem nie za bardzo mogę pogadać. Albo zrób inaczej, moi drodzy, bo już minęło ogólnie ponad 30 minut, więc skończmy w ogóle ten odcinek w tym miejscu. Ja sobie ogarnę co i jak, zobaczę sobie, gdzie mam teraz pójść. Prorok. Naprawdę myślicie, że ci... Nie, z prorokiem nie chcę gadać ogólnie. Ten prorok mnie nie kręci zupełnie. Bo to jest moja furka. Chyba, że gdzieś tu Jacek stoi. Nie, to jest moja furka, ale Jacka nie widzę blisko tutaj nigdzie. Bo z Wiktorem pogadałem. Kasy na razie i tak nie mamy, więc nie mam nawet mu jak zapłacić. Tam ktoś tu widzę jeszcze jest. Nie wiem, czy oni są potwierdzeni w ogóle ci ludzie. Nie mam pojęcia. Spróbujmy może zadzwonić do tego Jacka jeszcze. A poczekajcie, bo tu ogólnie miałem jeszcze... To jest moje auto. Jackie Wells, otwórz komunikator. Bo on do mnie ten. On do mnie... Regina. Co tam rusza się, cika? Dex na ciebie czeka. Dex na mnie czeka. Czyli gdzie teraz mam mapę, pokaż mi. Mapa. Brak, legenda, wytwarzanie wpływnek, miasto, porozmawiaj z Wiktorem, otwórz dziennik. Spłać dług zaciągnięty u Wiktora.
No to możemy to sobie pośledzić zadanie jeszcze. Może coś nowego nam się teraz pokaże. Tu możemy wejść jeszcze po coś. To wejdźmy sobie tu jeszcze. Zobaczmy, co tu się w ogóle dzieje. A to bo teraz będziemy szli do Vitora bezpośrednio. Chyba, że może miałem przełączyć tą. Zobaczymy, sprawdzimy to jeszcze przy okazji. Jak już tu jestem, to wiecie. Nie, tutaj nie mogę za bardzo nic zrobić. Dobra, moi drodzy, to w takim razie kończymy. Kończymy, widzimy się w kolejnym odcinku, który będzie prawdopodobnie już jutro na kanale. Ponieważ póki co staram się wstawiać odcinki od poniedziałku do piątku codziennie o godzinie 11. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, na razie i cześć.